Agnieszka Włodarczyk trafiła z synem do szpitala. Niepokojące informacje trafiły do sieci. Co dzieje się z Malcem? Agnieszka Włodarczyk skarżyła się niedawno na problemy zdrowotne swojego synka Milana. W czwartek gwiazda zaniepokoiła swoich fanów zdjęciami chłopca wykonanymi w szpitalu. Agnieszka Włodarczyk drży o synka. Agnieszka Włodarczyk ma w ostatnim czasie wiele zmartwień. Jej ukochany Robert Karaś zmaga się z problemami wizerunkowymi po tym, jak ujawnił, że w badaniach antydopingowych związanych z zawodami w Brazylii, w których wziął udział, wykryto w jego organizmie zakazane substancje. Sportowa wpadka jest jednak z pewnością niczym w porównaniu z problemami zdrowotnymi synka aktorki, Milana. Gwiazda informowała w ostatnim czasie, że chłopiec narzeka na ból kolan. Agnieszka Włodarczyk w szpitalu z synkiem. Agnieszka Włodarczyk nie zamierzała bagatelizować objawów i zdecydowała się jak najszybciej przeprowadzić odpowiednie badania. I choć nie wiadomo, jaki przyniosły one rezultat, w czwartek artystka zdecydowała się pojechać z Malcem do szpitala. Nie wytrzymałam, pojechałam dziś na SOR, obwieściła, zamieszczając nagranie przedstawiające jej mamę i małego Milana zmierzającego do jednego z warszawskich oddziałów ratunkowych. Agnieszka Włodarczyk zdradza szczegóły wizyty w szpitalu. Spędziliśmy na SOR-ze 6 godzin. Nie żałuję, jestem spokojniejsza. Na dniach mamy wizytę u hematologa, poinformowała zaniepokojonych fanów na Instagramie Agnieszka Włodarczyk. Gwiazda zdradziła, że małemu Milanowi wykonano USG brzucha. Aktorka martwiła się brakiem apetytu chłopca. Jesteśmy przekonani, że synek artystki szybko wróci do pełni zdrowia. Przy mamie, która tak bardzo się o niego troszczy, to pewne jak amen w pacierzu.